Witam wszystkich z tej strony Ulat. Jesteśmy dzisiaj na nagrywanku i jak widzicie jesteśmy w warsztacie, więc nagrywamy rzeczy o częściach, o repliczkach, o zabawkach, czyli recenzje i inne tego typu rzeczy. Jak widzicie, otaczają nas zabawki od Minecrafta, dostaliśmy ich całkiem sporo. Mamy dzisiaj za zadanie tak naprawdę pokazać wam, zaprezentować kilka nowych rzeczy, które się pojawiają w Minecrafcie, bo mamy i nowe warianty korpusów, i nowe warianty anody, i nowe kolory anody. I robi się tego naprawdę sporo, jest to dużo nowych ciekawostek. No i zazwyczaj jak to z Minecraftem, staramy się z nowościami być na bieżąco, pokazywać wam, chyba że Minecraft, no nie ukrywajmy, uraczył nas dużą ilością nowych, fajnych zabawek. Zacznijmy od tego, o co mam ostatnio non-stop pytania, bo pytacie non-stop o to, o te body splita. Ja już widziałem splity produkcyjne, co prawda jeszcze musicie tutaj trochę cierpliwość. Nie jestem w stanie wam powiedzieć, kiedy będą, ale temat się zbliża wielkimi krokami, więc troszeczkę jeszcze cierpliwości pojawią się prawdopodobnie niedługo. Jak już jesteśmy przy korpusach, to zaczniemy od korpusów, które są już dostępne na stronie, czyli dokładnie korpusy speedowe. Są to korpusy w tak zwanej anodzie splash, czyli mamy, jak widzicie, dwukolorowe korpusy, na których tło, powiedzmy, czy raczej bazowy kolor jest czarny, natomiast z zewnątrz mamy pociągnięte je anodą kolorową i mamy właśnie wariant zielony, mamy wariant fioletowy, mamy wariant niebieski i mamy wariant biało-żółty czy biało-pomarańczowy, ciężko mi powiedzieć. To jest o tyle fajne, że ten korpus jest trzykolorowy i naprawdę moim zdaniem wychodzi fajniej. Powiem wam szczerze, to jak to wygląda wszystko na zdjęciach na stronie, to nie wygląda tak w realu. W realu te wszystkie malowania wyglądają moim zdaniem dużo lepiej, przede wszystkim się nie błyszczą. Ja mam wrażenie, że te wszystkie zdjęcia, które gdzieś tam trafiają, czy na Instagrama, czy tak dalej, robią takie wrażenie błyszczących. Te wszystkie anody są ładnie matowe. Ładnie matowe i ta trzykolorowa moim zdaniem osobiście naprawdę prezentuje się super. Szczególnie właśnie na tych lekkich korpusach typowo speedowych, które, o nie ukrywajmy, mają po prostu wyglądać i nic nie ważyć. I tutaj tak, wagi praktycznie nie ma i wyglądają moim zdaniem kozak. Pokażę wam tutaj jeszcze jedną rzecz. Z tyłu mamy wstawioną tak zwaną zaślepkę. To jest stopka zamiast kolby, którą można dokupić sobie też w Minecrafcie. Ona też jest w ofercie, znajdziecie ją bez problemu, ona jest z logiem Minecraft. Tak czy inaczej, wracając do samego malowania, jak najbardziej te trzy kolory tutaj fajnie się, moim zdaniem, fajnie się komponują. Zobacz, powiem szczerze, do lasu może bym takiej repliki nie wziął. Już pomijam powycinany korpus. Raczej nie jestem wielkim fanem aż tak od odciążenia repliki. Ale jeżeli chodzi o kolory, do lasu może nie, ale na speeda naprawdę fajne. Gdzieś na rękę czy na C-Cuba naprawdę fajnie to się prezentuje. Chociaż chyba nasze serce najbardziej skradł tak naprawdę fiolet. Bo to w naszych speedsoftowo-olsztyńskich kolorach, czyli czarny i fiolet, i naprawdę wyszły super te korpusy. I na tym fajnie też widać logo Minecrafta tutaj, które mamy z drugiej strony tak jakby selektora. Tutaj zazwyczaj mamy oczko bądź zaślepkę, coś takiego. Tutaj jest po prostu kwadracik, jest miejsce na logo. I to logo tutaj wyszło fajnie, bo niestety na przykład na tym korpusie trzykolorowym tego loga praktycznie nie widać, no bo się zlało z tą białą anodą, którą tutaj mieliśmy oryginalnie. Jak już omówiliśmy korpusy, to w zestawie te korpusy są sprzedawane razem z frontem. Z frontem krótkim, typowo speedowym, kolor ten sam, żeby to ładnie pasowało. Tutaj na górze też mamy logo Minecrafta wypalone laserowo. Co prawda no, na tym korpusie słabo widać, znaczy na tym froncie. Natomiast weźmiemy na przykład niebieski. Na niebieskim widać już moim zdaniem będzie ładnie. W sumie na fioletowym też to ładnie widać. Nie ukrywam, że fioletowy naprawdę pasuje do vibe'u i to jest replika, która powinna być jako Speedsoft Olsztyn Team Build. Szkoda tylko, że Speedsoft się trochę rozpadł, no ale to tak to bywa. I jeszcze zielony, też oczywiście, no tutaj na zielonym też niestety za bardzo tego napisu nie widać. Także nasze fronty bardzo lekkie, bardzo fajne, zamontowane w ten klasyczny Minecraftowy sposób, czyli mamy pierścień, który jest nakręcony tutaj na przód body, który trzyma nam lufę zewnętrzną. Na ten pierścień nasadzamy nasz front i front jest ściskany trzema śrubami, żeby się to fajnie trzymało. No i jak to wszystko jest od Minecrafta i jeszcze damy lufę od Minecrafta, to wierzcie mi, że jeszcze nie miałem nigdy problemu, żeby było coś z osią czy coś takiego nie w porządku. Skoro korpusy speedowe mamy omówione, to teraz przeskoczymy sobie do nowych anod w klasycznych korpusach, które pojawiają się w tej chwili w Minecrafcie. Co prawda ich chyba jeszcze na stronach nie ma.
Natomiast mają pojawić się lada dzień, dosłownie za chwilę. Mam nadzieję, że pojawią się jeszcze przed publikacją tego filmu, więc będziecie mogli spokojnie na dole znaleźć linki do tych produktów, żebyście mogli sobie tam przejrzeć całą ofertę. Zaczniemy może od tego też malowanego korpusu. Malowany korpus piaskowo-brązowy. Nie wiem, jak określić ten kolor. Mamy bardzo jasny brąz i ciemniejszy brąz. W sumie nawet na upartego, jakby tu zidentyfikować, to mamy trzy warstwy, trzy kolory. Ten kolor, jak widzicie, naprawdę prezentuje się bardzo fajnie. Mi one się bardzo podobają. I to jest taki kolor z tych chyba ciapanych takich, malowanych, tych splaszy, czy jakkolwiek to nazwać. Moim zdaniem najfajniejszy. Jedyne co, to jeszcze chciałbym zobaczyć w takiej konfiguracji kolor zielony. Czyli trzy odcienie koloru zielonego, od jasnego do ciemniejszego. I ciekawe, jakby to wyszło. Więc prezentuje się to w ten sposób. No i jest to body, które znamy, czyli powiedzmy, które każdy zna, który każdy lubi. Czyli klasycznie mamy montaż do prowadnicy, nie mamy odciążonego, jest to typowy M-kowy korpus. Mamy oczywiście klapkę wyrzutnika, w zestawie są piny i piny, które są skręcane. Oczywiście jak to w korpusach Minecrafta, zero luzu. Pozdrawiam. Jedyne czego mi brakuje, to jeszcze żeby była dostępna dźwignia przeładowania, bo niestety nie wszystkie dźwignie przeładowania, które ja używałem, pasowały, więc jeszcze czekam, aż Minecraft wypuści dźwignię przeładowania i prowadnicę kolby. No ale to taka sugestia. Na korpusie mamy oczywiście oznaczone tryby ognia, są wypalone laserowo, tylko tak samo jak w korpusach speedowych. Słabo to widać, może być problem, bo na przykład na tym kolorze nie za koniecznie odcinają się te napisy, są mało czytelne. Podobnie jak logo Minecrafta, które też jest mało widoczne. Niestety jasne malowanie ma swoje wady. I to chyba tyle. To prawdopodobnie się pojawiło dosłownie na dniach, od kiedy my nagrywamy, więc prawdopodobnie to już jest w sklepie, to powinniście móc zobaczyć. Natomiast to, co chyba będzie troszkę później, to są jednolite anody, ale w takim bardziej taktycznym kolorze. Do tej pory korpusy Minecraftowe, chyba M-kowe, były tylko czarne. Duże korpusy, te takie klasyczne, niewycinane, bo speedowe już wcześniej były kolorowe, ale te, które mamy tutaj, czyli takie klasyczne M-kowe korpusy, były raczej dostępne tylko czarne, nie było innych kolorów. Natomiast tutaj nam się pojawił kolor taki, nie wiem, oliwkowy, nie wiem, to ja jestem słaby w kolory, to jest prawdopodobnie zieleń jakaś. I pojawił się też korpus piaskowy. I powiem wam szczerze, że ten piaskowy naprawdę skradł moje serce. Kolor jest przepiękny i ja widziałem masę zdjęć tego, które podsyłał nam z krzatu, które gdzieś tam pojawiały się na stronach Minecrafta, gdzieś na jakichś, na Instagramach i tak dalej. Ten korpus na żywo wygląda po prostu lepiej. I ten kolor jest naprawdę śliczny i nie ukrywam, że jak tylko się pojawi w ofercie zrobiony na splicie, to ten korpus, mimo że bardzo go lubię, tego srebrnego, bo rzuca się w oczy i chłopaki mówią, że jeżeli znajdą mnie w lesie, to właśnie przez tą replikę, to od razu zmieniam tego splita na taki kolor, bo jest po prostu kozacki. I tutaj, już jak się przyjrzymy, to napisy czy od selektora, czy napisy tutaj, logotyp ładnie widoczny, ładnie czytelny, fajnie się prezentuje i naprawdę te body, moim zdaniem to body wygląda jak milion złotych. Zero luzu, zero problemów, ja naprawdę uwielbiam składać na tych korpusach, sprawdzam, mi się zdarza, nie ukrywajmy, bo mało kto może sobie pozwolić na korpus za takie pieniądze, ale to jest naprawdę cacko z dziurką. Jak już mamy omówione klasyczne korpusy, to przejdziemy jeszcze do klasycznych frontów. Mamy je w trzech wariantach. Fronty znacie, raczej one się już pojawiają od dłuższego czasu, tylko tak samo jak tutaj, jak korpusy pojawiły się w nowej anodzie, to i fronty mamy też w nowej anodzie, w nowym kolorowaniu. To jest akurat pasujące malowanie do tego korpusu, o którym mówiliśmy na początku, z klasycznych M-kowych. I mamy trzy warianty. Jest wersja pierwsza, wersja druga, wersja trzecia. Tylko nie jesteśmy pewni, czy to nie jest na odwrót, że to jest druga, to jest pierwsza. Nie jestem pewien, autentycznie. Wydaje mi się, że to była pierwsza, to najlżejsza. I tak jak mówię, najlżejszy, troszkę cięższy i chyba najcięższy z tych wszystkich frontów. Za to ten front, jak widzicie, mamy też M-locki na skosach. Ja już opowiadałem o tym froncie, bo mam go w nowej SRC HPA złożonego. I naprawdę lekki, ale i tak cięższy od tych takich tutaj bardziej żebrowanych frontów. Do tego na korpusie mamy też jeszcze tutaj mamy gniazdo QD na wersji pierwszej i wersji drugiej. Niestety, czego mi troszeczkę brakuje, na wersji trzeciej montażu do QD nie mamy. Troszkę szkoda. I jeszcze taka od razu sugestia, jak już rozmawiamy sobie o frontach i tak dalej, to jeszcze też kolejna prośba do Minecrafta, bo pewnie oglądają i słyszą.
Co, o co masa ludzi nas pyta? Piszą do mnie gdzieś tam zazwyczaj na Facebooku czy w komentarzach, to żeby ta szyna była pełna. Bo mamy na przykład coś takiego, co jest szybką regulacją powiększenia do lunety. To jest akurat replika od Evolution Gear. No i tutaj niestety tego zamontować nie możemy, ponieważ nie mamy szyny. Więc to, czego nam trochę brakuje, to takiego frontu, dokładnie, ale z szyną RIS pełną na górze. Więc to tyle, jeżeli chodzi o to, co już mieliśmy, ale w nowym malowaniu. Natomiast to, co jest nowością i szczerze tutaj nie jesteśmy pewni, kiedy się pojawi, bo jest to naprawdę nowy temat i nie mówimy tutaj o kolorach, tylko po prostu o korpusie. Ponieważ w międzyczasie Minecraft pracuje nad nowymi korpusami M4. Są to korpusy, które mają inny wygląd, inaczej się prezentują, są inaczej powycinane. Jedna, druga strona. Chyba tutaj nie mamy pinów, jest to wersja testowa, to jeszcze nie jest finalny produkt. Ten korpus trafi nam do naszego tłumacza, do Karasia, który będzie tłumaczył ten film. I to jest po prostu korpus testowy. On ma swoje wady, niestety nie jest perfekcyjny, dlatego nie mogą go w żaden sposób sprzedać czy jakkolwiek prezentować. To jest wersja testowa. Tak czy inaczej, jak widzicie, jest to nowy model, coś nowego, coś fajnego, nie powycinane jak speedowe, nie odciążone jak speedowe, ale w takim bardziej futurystycznym sznycie, z nowym, fajnym, odciążonym, powiedzmy, deflektorem, w fajnym kształcie i mi te body się naprawdę podoba, tym bardziej, że tu jest tej fajnej, naprawdę fajnej anodzie. To się kiedyś pojawi, kiedy? Nie wiem, bo w tej chwili cały czas są prowadzone prace research and development, więc pojawi się to za jakiś czas i od razu możemy zapowiedzieć, że prawdopodobnie pojawi się też w wersji, jak widzicie, ze splashem, ponieważ mamy i korpus oraz dedykowany w tym właśnie dedykowanym w podobnym kolorze też froncik. To jest froncik znowu, wersja trzecia, przepraszam, czyli dedykowany do tego apera. Ponieważ tu też są apery, które były testowe, oni też testowali anody różne, jak będą się prezentować i takie coś powstało. No to chyba pokazaliśmy Wam wszystko, to jak wygląda, to co nowego pojawia się w Minecrafcie. Przede wszystkim jak się prezentuje, bo nie ukrywajmy, że większość z tego są to zmiany głównie estetyczne. Nie jestem pewien, jak wpłynie to na cenę samego produktu. Jedyne co mogę Wam powiedzieć, to jeżeli chodzi o korpus speedowy wraz z frontem, który się pojawiał, to jako, że jest to zestaw, to cena jest mniej więcej porównywalna, jakbyśmy kupowali je oddzielnie. To chyba wszystko, co miałem do powiedzenia. W pierwszej kolejności ja bym bardzo chciał podziękować Minecraftowi za wysłanie skrzetowi, bo to nie do mnie zostało wysłane. Wysłanie skrzetowi tych zabaweczek, tych części. Mam nadzieję, że nie pobrudziliśmy. Jak widzieliście, ja się starałem dość delikatnie to brać. Rękawiczki mam za małe. Starałem się tego nie pobrudzić, żeby skrzetu miał na czym potem robić zdjęcia. Ja jeszcze raz dziękuję za możliwość nagrania tego filmu. Dziękuję skrzetowi, że się umówił i nagrał ten film i go obrobił, bo cały ten film jest obrobiony, nagrany, made by skrzatu. Tak czy inaczej, skrzatu się będzie tym zajmował, więc jeżeli chodzi o obróbkę, to podziękowania do niego. Ja dziękuję też oczywiście Wam wszystkim za oglądanie, dziękuję patronom za wsparcie i do zobaczenia ponownie.